baterie nad wodą nie są zbyt bezpieczne, o czym przekonujecie najmłodszych mieszkańców Przecinka. Oczywiście, tak jak co roku apelujemy do dzieci, oczywiście rodziców, aby korzystały tylko dzieci z lodowisk sztucznych w miarę możliwości. A jeżeli już korzystają z akwenów tych cieków wodnych, to żeby to czyniły pod nadzorem osób dorosłych. Dzisiaj pokazujecie, jak wygląda ratownictwo na lodzie. Tak, oczywiście, bo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, bo mówią, tak słyszymy też, że o, lód jest gruby i mogą na się pościskać. Czasem jest to mylne, bo lód może być gruby, a zrobimy 2-3 kroki i okaże się, że jest jednak za słaby i wpadniemy do wody. 60 cm lodu, a okazuje się, że 3 osoby na tafli jeziora i zaczyna pękać. Tak, oczywiście sami, panie redaktorze, się przekonaliśmy, że jednak trzeszczy i to, co powiedziałem, może być miejsce, gdzieś jest jakiś ciek dodatkowy, jakieś odparzyska i możemy wpaść do przerwa. No to powiedzmy trochę o tej symulacji, którą dzisiaj przeprowadziliście. Co pokazaliście? Pokazaliśmy, jak trudno osoba ma wydostać się sama z przerębla, co należy zrobić, że trzeba jak najgłośniej krzyczeć, nawoływać ratunku, próbować się wydostać. Jeżeli nam się uda samemu wydostać z przerębla, nie stawajmy od razu przy przeręblu, tylko próbujmy się odczołgać, przeturlać, żeby jak najdalej od tego przerębla się wydostać. Wtedy dopiero możemy próbować stawać, bo środek, ciężar naszego ciała, jeżeli będziemy chcieli przy przerębu, może być, że będziemy kruszyć lód dalej i będziemy z powrotem wpadać do wody.